Ania trzyma w napięciu swoją drużynę do ostatniej chwili. Kolejny duet. Kasia Klimczyk, Kasia Jaźnicka. Zaśpiewacie piosenkę In Excess, Never Tear Us Apart. Ty, Kasiu, świetnie śpiewasz. A ty, Kasiu, masz tyle uroku osobistego, że każdy facet na ciebie tutaj wymięka. Dlatego chętnie zobaczę, jak to zrobicie. Przeczuwałyśmy, że będziemy razem śpiewać. Śpiewałyśmy ten sam utwór na przesłuchaniach. Mhm. I jakoś tak coś czułyśmy, że zostaniemy dobrane w parę. Trudno śpiewać w duecie, kiedy każdy śpiewa po swojemu. Czy to na pewno to, o co chodziło Ani? Zajebisty numer, który żeście tak zmasakrowały odmiennością, każda z was coś wnosi do tej piosenki, że tam już tej piosenki nie zostało nic. Bo to się tego nawet nie będzie dawało oglądać ani słuchać. Oj, no właśnie, musimy... Jestem totalnie emocjonalnie związany z tą piosenką i boli mnie wszystko. Zaśpiewajcie to po Bożemu jakoś. 85% oryginału, 15% waszej własnej interpretacji, okej? Okay? Jakby być bardzo na siebie uważne i czujne, żeby ten utwór nie był taki od czapy, że wychodzą dwie dziewczyny, śpiewają sobie różne frazy i teraz każda z nas pokaże, co umie najlepiej. Mam totalny dylemat, czy wybrać Kasię Klimczyk, która ma bardzo dużą charyzmę, czy wybrać Kasię Jaźnicką, która być może tak dużej charyzmy nie ma, ale za to świetnie śpiewa. Czas na szczerą rozmowę. Pod względem technicznym nie jestem najlepsza. Wiem, że musiałabym pracować i właściwie pracuję, trochę ćwiczę. Trochę to mało. Kasia Klimczyk ma świadomość swoich wad. Kasia Jaźnicka? Najrzetelniejsza chyba osoba w drużynie. I jedyna jakby uwaga do ciebie jest taka, żebyś nie starała się od razu siebie sprzedawać w całości. Pozwól się sobie zakochać, da się trochę pouwodzić. Profesjonalizm kontra charyzma. Co jest ważniejsze dla Ani? Ostatnie przygotowania przed bitwą to czas na obmyślenie taktyki na zwycięstwo. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.